Cześć moi drodzy, dzisiaj będę Wam opowiadać o aktorze, którego na pewno znacie z rodziny Połanieckich. Andrzej May jest postacią niesztampową. Niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym, ale dzisiaj co nieco Wam na ten temat zdradzę, ale głównie będę Wam mówić o tym, dlaczego ten aktor na własne życzenie nie zrobił aż takiej kariery, jaką by mógł zrobić, gdyby przyjmował pewne propozycje. Choć był popularny dzięki rodzinie Połanieckich i kilku innym rolom, to jednak tak naprawdę był to przedsmak tego, co mogłoby się w jego życiu dziać. Czemu nie chciał być popularny? Czemu odszedł bardzo wcześnie? I jak wyglądało właściwie jego życie również po tym bardzo popularnym serialu? To Wam dzisiaj zdradzę, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania. Andrzej May urodził się 3 marca 1934 roku w Kaliszu. No i 1934 to taki rok, kiedy wiadome, że wojna przyszła, kiedy dziecko już było rozumne, wiedziało co się dzieje i te komplikacje bardzo wpływały na jego życie. Mimo że właściwie życie w tej rodzinie było bardzo dobre do czasu wojny i ta nawet obeszła się dość nieźle, to jednak wojna to wojna i bez komplikacji w sumie się nie obeszło. Przez prawie 7 lat nie widział ojca. Czerwony Krzyż stwierdził, że zaginął, więc wszyscy byli przygotowani na najgorsze. W czasie wojny zresztą rodzina musiała się wyprowadzić z Kalisza, do którego wrócili, gdy złe czasy się już zakończyły. Tam pan Andrzej uczęszczał do szkoły podstawowej przy ulicy Polnej. Ale wcale nie wiązał swoich zainteresowań z teatrem. Nie był dzieckiem, które udzielało się na akademiach, recytowało wiersze itd. Był za to aktywnym działaczem społecznym i miał nadzieję chyba na to, że będzie mógł społecznie się realizować. Jaki się zawód z tym wiąże? Polityk albo może dziennikarz. I właśnie w tę stronę chciał iść pan Andrzej. Kiedy w 1953 roku ukończył liceum imienia Tadeusza Kościuszki, postanowił zostać dziennikarzem. Nawet udało mu się pomyślnie zdać egzaminy wstępne, ale w tamtych czasach o dostaniu się na studia nie decydowała tylko wiedza, umiejętności i preferencje, ale także pochodzenie i różne inne, wtedy ważne sprawy, w związku z czym niestety zabrakło dla niego miejsca. To właśnie wtedy postanowił, że zostanie aktorem. Ale wcześniej przez rok pracował także jako tokarz. Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Łodzi ukończył w 1958 roku. I już na ostatnim roku studiów zagrał 2 role, które sprawiły, że stał się dość popularny. Grywał wtedy młodych facetów walczących o wyzwolenie naszego kraju w lasach, w Krzyżu Walecznych i w Zamachu. Również mniej więcej w tym okresie przypadał jego debiut teatralny w Sprytnej Wdówce w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Zresztą z teatrami już wtedy związał się na stałe. Były to Teatr Klasyczny w Warszawie, Teatr Dramatyczny imienia Słowackiego w Koszalinie, a także Teatr Dramatyczny w Szczecinie. I nadal występował w filmach. Wystąpił m.in. w Zaduszkach czy w Ludziach z pociągu. A warunki do tego, żeby występować w filmach, zwracać na siebie uwagę i stać się prawdziwym amantem, miał przecież niesamowite. Był wysokim blondynem o nieco takiej szlacheckiej, delikatnej urodzie, przy czym nie odejmowało mu to w ogóle męstwa, ale troszeczkę go to szufladkowało, bo zawsze grywał właśnie takich dumnych, prawych mężczyzn, którzy mają jakieś wewnętrzne dylematy i walczą często z otoczeniem, ale również sami ze sobą. W 1965 roku była jednak wielka szansa dla pana Andrzeja na to, by stać się osobą bardzo, bardzo popularną, ponieważ Janusz Morgenstern kompletował obsadę do spektaklu telewizyjnego Stawka Większa Niż Życie, bo początkowo właśnie ta historia miała być przedstawiana właśnie przez teatr telewizji. Wtedy bardzo ważne było, by teatry wyrażały zgodę na to, by można było brać udział w takich błahych przedsięwzięciach jak filmy czy adaptacje telewizyjne, natomiast tutaj ta zgoda była, więc w sumie nic nie stało na drodze. Kiedy otrzymał telegram ze stolicy, a miał wtedy 31 lat, telegram zawierał zaproszenie na zdjęcia próbne. Wszyscy byli w szoku, gdy odpowiedział: dziękuję, nie skorzystam. Niejeden by skakał pod sufit, biorąc pod uwagę to, że właśnie wtedy bardzo dużo osób oglądało teatr telewizji. Bardzo dużo aktorów marzyło o tym, by w nim zagrać. Pan Andrzej miał inne priorytety. poety. Wiedział, że jego publiczność w Łodzi czeka na niego, jest bardzo związany, a tutaj musiałby sobie zrobić przerwę od teatru, w którym był uwielbiany i który sam kochał. Uważał też, że wiązanie się z jednym przedsięwzięciem na dłużej mogłoby zaszkodzić jego karierze. Nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo miał tam zagrać samego Hansa Klossa. Ale podobno nigdy nie żałował swojej decyzji i tego, że odmówił Morgensternowi, mimo że bardzo go cenił i lubił. Jednak kiedy nakręcono serial Stawka Większa Niż Życie, który niejako był konsekwencją wielkiego powodzenia tego spektaklu telewizyjnego, nie zaproponowano już temu aktorowi roli głównej. Natomiast mniejszą rolę, którą zaproponował mu reżyser, przyjął bez wątpliwości i zająknięcia. Tym razem chodziło o niewielką rolę w jednym odcinku. Ale nie ma tego złego, bo pan Andrzej w sumie wystąpił w ponad 20 filmach fabularnych, telewizyjnych czy serialach. Jednak w pewnym momencie związał się wyłącznie z teatrem. Bo był człowiekiem, który nie lubił się rozdrabniać. Uważał, że należy robić tylko to, co się kocha i to, co faktycznie ma sens. W jego przypadku była to gra w teatrze. Nic ponad to nie miało zaprzątać mu głowy. Nie liczyła się dla niego popularność czy blichtr. Choć wszyscy mówili, że mógł zrobić oszałamiającą karierę, a każda jego rola mogła mu przynieść wielką, wielką popularność. Ale nawet kiedy Adam Hanuszkiewicz zaoferował mu angaż w swoim teatrze, podziękował, bo nie chciał rywalizować z Hołoubkiem, który zresztą grał u Hanuszkiewicza tę samą rolę w przedstawieniu Życie jest snem, w którą on wcielał się na deskach Teatru Nowego w Łodzi. A nawet wtedy krytycy uznawali, że radzi sobie dużo lepiej niż Hołoubek. Ale ja wam tutaj tak opowiadam o tym, że wybrał teatr, że zdecydował tak, że musiało być albo wóz, albo przewóz, nie chciał tego łączyć, a przecież wcześniej była rola, z której pamiętamy go najbardziej i która najbardziej zapadła nam w pamięci, przyniosła temu aktorowi największą rozpoznawalność, uwielbienie i popularność. Oczywiście chodzi o rodzinę Połanieckich, gdzie wcielał się w Stanisława. Ten serial, według powieści Henryka Sienkiewicza, bił rekordy popularności i doczekał się kinowej wersji filmu Marynia. I jednak był to pewien powrót dla niego, bo tak jak wam powiedziałam, decydował się na jedno albo drugie, tutaj dał się skusić i powrócił po 17 latach do filmu. I co ciekawe, najpierw zdecydował o przeczytaniu scenariusza, podjął decyzję, że wystąpi, zagrał w tym filmie, a dopiero później postanowił przeczytać książkę Henryka Sienkiewicza i stwierdził, że jest straszliwie nudna. Nie dobrnął nawet do połowy, bo powiedział, że tego czytać się po prostu nie da, szkoda czasu, ale przyznał też, że bardzo często tak jest, że jeżeli coś nie do końca sprawdza się jako książka, świetnie sprawdzi się jako film, bo wtedy akcja jest bardziej wartka i generalnie nie ma tej nudy, tych opisów przyrody i tak dalej. Ale zresztą z tym serialem podobno wiąże się pewna rodzinna anegdota, którą wam teraz przytoczę. Kiedy Andrzej bywał z rodziną w Kaliszu, każdego ranka witał mnie i swojego syna, starszego ode mnie o 2 lata, Jacka, takimi oto słowami. Dobrze dzieci spały, a my chórem odpowiadaliśmy dobrze. Potem padało kolejne pytanie, a sucho wstały? Sucho, stwierdzaliśmy zgodnie. W jednym z odcinków Połanieckich pan Stach odwiedza dom swojego wspólnika. Obstępuje go spora gromadka dzieci i nagle z ekranu padają znane dobrze słowa, dobrze dzieci spały, a potem ciąg dalszych kwestii. Widać, ta improwizacja spodobała się Rybkowskiemu. Wspomina bratanek Wojciech May. Ale po tym filmie i serialu przyszedł czas na inne wyzwania w życiu pana Andrzeja. W sezonie 1981–84 objął stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Dramatycznego w Elblągu, a następnie dyrektorował w Teatrze Polskim w Szczecinie. No i oczywiście dyrektorowanie teatrowi to praca nie tylko artystyczna, ale także biznesowa. Trzeba dopiąć budżet, zdecydować jak reklamować, jakie sztuki wystawiać, które przyciągną najwięcej publiczności, ale pan Andrzej od artystycznej strony w ogóle nie stronił, ponieważ postanowił zostać także reżyserem teatralnym i z powodzeniem się realizował. Jak słyszycie, jeśli chodzi o życie prywatne, wiadomo, że miał rodzinę, natomiast nie ma o niej prawie żadnych informacji. Pan Andrzej widocznie nie chciał tej części swojego życia upubliczniać, dlatego mimo, że trochę poszperałam, postanowiłam, że nie będę zaglądać tam, gdzie nie jesteśmy proszeni, więc możemy się tylko domyślać, że miał żonę, No i faktycznie miał syna, a także bratanka, który co nieco zdradzał, jak już Wam przytaczałam. Zdradził także, że w pewnym momencie pan Andrzej zaczął mieć poważne problemy ze zdrowiem. Chodziło niestety o wylew, który pojawił się zaledwie kilka lat po premierze Rodziny Połanieckich. Był wtedy dyrektorem w Szczecinie i grał główną rolę Myszkina w wyreżyserowanym przez siebie Idiocie Dostojewskiego. I to był faktycznie ostatni zresztą spektakl, który wyreżyserował i w którym zagrał. Lekarze powiedzieli mu wtedy, że czas się wycofać, ale dla pana Andrzeja nie miało to żadnego sensu. W sensie to, czyli takie życie. Wolę, żeby mnie szlak trafił na scenie, nie będę siedział w domu, mówił. A za swoją nie tylko postawę, w sensie, że teatr na pierwszym miejscu, ale także za to, jakim był aktorem i reżyserem, został wielokrotnie uhonorowany, np. Srebrnym Pierścieniem za najwybitniejszą rolę na scenach w Łodzi. Miał takie odznaczenia jak zasłużony działacz kultury, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski chociażby. Niestety wylew postanowił spłatać mu psikusa i nic sobie nie zrobić z tego, że jego postawa dążenia do ciągłej sprawności i tego, żeby zdrowie nie krzyżowało mu planów, nie była najlepszą decyzją, w związku z czym pojawił się drugi wylew, po którym aktor został częściowo sparaliżowany. Wtedy faktycznie musiał pogodzić się z tym, że odchodzi z teatru, ale był tym załamany, przez co również mocno sfrustrowany. Bardzo walczył o to, żeby odzyskać sprawność, ale niestety nie było to łatwe. Walczył z chorobą, ze sobą, kto wie z czym jeszcze. Mogąc prowadzić samochód tylko jedną sprawną ręką, potrafił wybrać się w podróż ze Szczecina do Łodzi, wspominał jego bratanek. I wspominał także, jak wyglądały jego ostatnie chwile. Po raz ostatni widziałem go, kiedy spędzaliśmy w Szczecinie święta Wielkiej Nocy. Był rok 1992. Po trzecim wylewie nie odzyskał już przytomności. Zmarł po kilkunastu dniach. 7 grudnia 1993 roku. Zakończyło się życie, które nigdy nie było snem, a sen przestał być grą, wspominał jego bratanek o swoim wujku, który zmarł jeszcze przed 60, więc nie dość, że naprawdę mógł jeszcze długo grać, mógł długo żyć po prostu. Nie dziwię się więc, że mężczyzna po 50 faktycznie miał problem z zaakceptowaniem tego, że nie może już robić tego, co było sensem jego życia. Został pochowany na cmentarzu centralnym w Szczecinie, mieście, z którym związany był w ostatnich latach swojego życia. Jestem ciekawa, czy dla Was faktycznie pan Andrzej to postać z Rodziny Połanieckich, czy może pamiętacie go z innych ról? Pamiętajcie, że możecie proponować mi innych aktorów, którymi powinnam się zająć, czy też aktorki. W komentarzach oczywiście zachęcam do komentowania tego odcinka, bo lubię się z Wami tam spotykać. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj. Pamiętajcie, że publikuję dla Was 3 razy w tygodniu, więc nie zapomnijcie odwiedzać mojego kanału, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie pojawiło się coś nowego, co Was zainteresuje. A w karcie propozycje, które pojawiały się niedawno, być może czegoś jeszcze nie widzieliście i macie czas i ochotę, by nadrobić. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa!